Dzień dobry kochani, witam was wszystkich w tą piękną niedzielę. Miało padać, ale nie pada, więc na plus. Słuchajcie, jest godzina po 12, 20 po 12. Przyjechaliśmy z Kubą na Liverpool Street. Jest i Kuba. Hello. Kuba już wrócił z Polski w końcu do ojca, nie? No. No i słuchajcie, dzisiaj plan jest taki, że idziemy na ten budynek Horizon 22. Choć prawdziwa nazwa tego budynku, już wam powiem, bo mam tutaj zdjęcie, jest to Bishopsgate tak naprawdę, ale potocznie mówimy na niego Horizon 22. Wjedziemy na 58 piętro, bo tam jest podobno najwyższy punkt widokowy w Londynie. Podobno, znaczy nie podobno, na pewno ten budynek jest wyższy od Sharda o kilka pięter, a w Shardzie też byliśmy. I słuchajcie, dzisiejszy trip jest połączony taki, czekamy na znajomych, oni się nie nagrywają, znaczy może ich tam nagram przebiteczkę, bo mamy zabukowane wejście w 4 osoby, czyli ja, Kuba i oni, więc czekamy na nich, bo musimy wejść razem. Bilety mamy na 13:30, tylko powiem, że wejście jest za darmo, tylko trzeba rezerwację zrobić najlepiej kilka miesięcy przed, bo ogólnie nie ma miejsc, tak? Jakbyście chcieli na jutro, na pojutrze, nie ma opcji, nie ma po prostu, ale mówię, wejście za darmo. Tam nie byłem, byliśmy z Kubą w Shard, jest gdzieś tam na vlogu, no to zobaczymy, podobno jest wyżej. Mam nadzieję, że coś będzie, jakaś knajpa, nie? To sobie usiądziemy i zjemy. Dobra, ja czekam na znajomych pod stacją, tutaj widzicie, i porobię jakieś przebiteczki. Miejsce wygląda jak zawsze, Londyn pięknie, zobaczcie. Tutaj, nie wiem co to jest, zobacz, jakaś artystyczna sztuka, zaraz tam podejdziemy, tam jest pub. Tu jest wejście drugie na stację, Costa. No i tutaj się już zaczynają budynki. Idziemy, zobaczymy, chodź, zobaczymy co to jest te kulki. Aha, i tam jest wejście, zobaczcie. Podejdziemy tam z Kubą, tam jest wejście na nową linię Elizabeth Line, czyli poświęconej może w imieniu królowej, byłej, znaczy no, zmarłej. No i zobaczcie, tak to wygląda, ale nie ma napisane nic. Co to jest, co to ma przedstawiać. I tutaj jest wejście na tą linię Elizabeth, zobaczcie, tutaj. A tutaj pod słońce, tu są już te nowe wieżowce i do któregoś wchodzimy, jeszcze nie wiem do którego, ale zaraz obczajmy z Kubą. Zobaczcie, tu jest ten pubik jaki ładny. Railway Tavern. No nic, mówię, czekamy na nich. Ponagrywam wam trochę ulicę na razie, zobaczcie. Kogoś, jak było w Polsce? Poopowiadaj. Fajnie po Polsce, fajnie? Tak. Co robiłeś? Chodziłem po górach. Bo tu u babci w górach byłeś, nie? Tak, i tam mieliśmy to, ogniska. Mieliście ognisko? Tak, jedliśmy... Kiełbasa była? Ja nie jadłem kiełbasy, ale była. A ziemniaki pieczone? Nie, był ten bacon. Bacon? Tak, zjadłem. Ale podobało ci się u dziadka? Tak, no. Fajnie, nie? Tak. Cisz. Słuchajcie, z braku laku, bo cały czas czekamy na nich. Idziemy do Maka na loda, tak? No. Tutaj zobaczcie jaki ładny McDonald's. Albo na milce. Tutaj, o. Szejka? No, czemu nie? Ja chyba loda. Dawno nie jadłem loda w McDonaldzie. Nie? Ja nie tak dawno. Masz szejkosa? Ale tu jest kosz? Kosz, no gdzieś musi być. Ale tak jak wam mówiłem kiedyś, no te wieżowce są piękne. Robią wrażenie, potężne, masywne budynki. Ale dla mnie osobiście wolę na przykład takie coś. Albo takie coś. Tak kochani, dziwnie dla mnie, bo zawsze wam pokazuję jak jeżdżę samochodem, a dzisiaj na nogach. Zobaczcie po prawej stronie jaki piękny kościół. Już wam mówię jak się nazywa, Kuba, jak się nazywa? St Botolph's Bishopsgate. Zobaczcie tutaj ten. Oczywiście zegar działa, jest godzina działa, jest za 9:01. A tam wystartował samolot City, cześć? No. Już jesteśmy pod budynkiem, zobaczcie, to jest ten. On jakby połączone 3 budynki w jeden. No i zobaczcie, wygląda na to, że chyba nie ma kolejki, choć nie wiem czy to jest wejście, to, bo tu jest kilka wejść. Ogólnie, tak jak wam mówiłem, Bishopsgate 22, tu jest na słupie, zobaczcie, 22, tak to wygląda. Tu jest wejście. Ale mówię, nie jestem pewien, czy to jest to wejście. Byłoby się trzeba... A, no widzisz, dobrze, ty masz oczko, widzicie? Kuba wyczaił, że tu jest strzałka do wejścia. Horizon 22, czyli gdzieś tam. But the question is... Can you stop something? Yeah. Can you stop it, please? It's security. Ah. Słuchajcie, winda jechała bardzo szybko. Moment, na to 58 piętro. Tak to wygląda napis. I słuchajcie, widzieliście na dole ochrona, w ogóle wszedłem do budynku, powiedzieli, że nie mogę mieć tego sticka do kamery, jest zakaz, zabrali mi go, oddadzą mi go, jak będziemy schodzić z tego budynku. Już jesteśmy u góry, już wam pokazuję widoki. Kuba poszedł do toalety. Gotowi? Czyli zobaczcie, tutaj taki widoczek. Zobaczcie tutaj. Bo ja jestem na takim jakby balkoniku i tutaj są schody i zejdę na dół. Strasznie mi się ciężko operuje tą kamerką bez tego sticka. Dobra, czekam na Kubę i idziemy. Zobaczcie, tam widać wieżę BT Tower. No pięknie, ale stojąc tutaj na tym balkonie jest takie wrażenie, no dziwne, jakby miał Spider. Kubuś, nagrywasz mi? No i wam powiem, jak już się zejdzie z tego balkoniku, no to już jest wrażenie, bo jesteśmy w takim jakby kwadracie i dosłownie widać każdą część Londynu. I tu jest, Kuba, zobacz, i tu jest dowód, że ten budynek jest wyższy od Sharda. Pamiętasz, jak byliśmy na Shardzie? Tak. Zobacz. A ja byłem? No, a nie pamiętasz? Zobaczcie, tam jest Shard, czyli jesteśmy wyżej. No i popatrzcie sobie. Tam jest ten statek wojenny, pewnie? Tu muzeum, ale? Tak, no. Słuchajcie, Kuba ma zadanie dla mnie, będzie robił swoim nowym telefonem urodzinowym filmy, tak? Z zoomem, tylko w poziomie. No popatrz, jak dobrze widać te statki. Pokaż. Na 10 razy zoom. No to rób zdjęcia też. A ja sobie, Kuba, pochodzę tutaj i pokażę z każdej strony. A czekaj, to ja zrobię tutaj. Dobra. Popatrz. I tak widzicie, można chodzić sobie prawie w kółeczko. Idziemy dalej. I zobaczcie, aby ktoś zgłodniał albo chciał się napić kawki, to jest tutaj taki na szybko. Widzicie, można wypić kawkę, zjeść kanapkę, croissanta. Ale dla smakoszy, browarów, piwa chyba tutaj nie ma. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podobają góry budynków. Bo tak z ulicy nie widać, co tam ludzie mają. A tak jak się jest wyżej, to widać, na przykład tam jest, zobaczcie, mają ludzie, no biura mają, ogrody u góry, dużo zieleni, zobaczcie, tam placyki takie, tam jest pole do golfa. A tam jest BT Tower, nie wiem, czy już wam mówiłem tam. Widzisz BT Tower tam? Jaka malutka jest? A no, ty! A tam widać stare budownictwo, to się nazywa Barbican. I tam byłem z paczką ostatnio, zobaczcie, popatrzcie te trzy wieżowce, raz, dwa, trzy. I te po łuku tam budynki. To jest Barbican i tam jeżdżę z paczkami często. Zresztą często wszędzie jeżdżę po Londynie z paczkami, bo wiecie. Czyli wam powiem, jak na wejście za darmo, to jest ok. Jakbym miał zapłacić, to ja nie wiem, czy by się opłacało, nie? Co zapłacić? No, nie, chyba nie. Czy co pan widzą, taka woda, taka brudna, nie? Wstrętna, no. Jak się wam podoba? Ładnie. Dobra? No, zrób zdjęcie. Zobaczcie, tutaj jest Sky Garden. Sky Garden i Sharda macie u mnie na vlogu, bo tam byliśmy i zobaczcie. Tu jest Sky Garden i teraz Kuba mi zrobić przybliżenie na tych ludzi. I teraz widzicie przybliżenie z Kuby telefonu. Widzicie, tam sobie ludzie spacerują też i oglądają. Powiem wam, byliśmy tutaj może, nie wiem, ze 20 minut. Wszystko obejrzane. Powiem wam, żebym nie widział wcześniej, no to może byłoby, bym był pod wrażeniem, ale że my byliśmy z Kubą już na tych kilku budynkach wysokich, to co? Tutaj też jest. To nie robi to aż takiego dla mnie wrażenia, ale jak ktoś jest pierwszy raz, mega, no i mówię, za darmo, więc czemu nie? Zobacz, tu jaki widok. Dobra, byłem już w ochronie, oddali mi mój stick, patyczek, zobaczcie jaki tu jest fajny jeszcze widoczek na ten budynek. Jeden. I tu jest ten, co byliśmy, o, tu. A teraz idziemy coś zjeść, nie? Idziemy i nie mamy żadnych planów, gdzie po prostu coś będzie fajnego, to wchodzimy, nie? A chcesz iść do Królowej, do Króla? Gdzie? Do kasy? Do Big Bena. Do Big Ben. Pół godziny na nogach. Co? Chodź. I zobaczcie, tutaj jakaś sztuka artystyczna. Połączenie starego i z nowym. I popatrzcie, tutaj przede mną jest mega kościół, już wam go pokazuję, popatrzcie. Kościół, piękny kościół. A tu zobaczcie taki wieżowiec. A Kuba odpoczywa. Chodź, tędy pójdziemy. A tutaj przede mną i przed wami to słynne jajo takie. Popatrzcie, ten budynek w kształcie jajka. Jest tu. O, ten. Słuchajcie, dawno nie byliśmy z Kubą. Kuba, chodź tutaj na chwilę. Zobaczcie, jakie się w ogóle busy zrobiło. Strasznie dużo ludzi. Dawno nie byliśmy gdzie? Five Guys. Jest Five Guys. Tam jest stacja, czyli wszystko blisko, idziemy do Five Guy'a, zjemy tam, tak? Tak. A wy z nami. A później zrobimy szybką opinię, będzie ekspresowy odcinek czego? Jak to się nazywało? Jak smakuje? Anglia. Tak jest, wbijamy. Od topping, do you like extra chicken for topping? Słuchajcie, powiem wam co do cen, bo nie wiem czy ceny poszły do góry, czy po prostu płacimy za to, że jesteśmy w Londynie. Ale tak jak widzieliście, zamówiłem ja sobie cheeseburgera, frytki i kolę. Kuba wziął burgera, chipsy i kolę. I zapłaciliśmy 42,30 dokładnie tutaj. Czyli mówię, ale Five Guys jest dobrą knajpą powiedzmy. Więc jest ok, tylko mówię cenowo jest drożej. Chyba tak mi się wydaje niż Watford. Ale nie wiem, bo dawno nie byliśmy. Tak w ogóle wam nie powiedziałem, bo to jedzenie to takie po prostu, bo jak mówiłam, Kuba miał urodziny w piątek go nie widziałem, bo leciał z Polski, więc mówię mu, o idzie, zobaczcie, idzie z napojami. Masz, dałeś radę? Tak, ja to więcej dla mnie, to muszę tyle nie nadało. No to lepiej. Dobra. Więc mówię, przyjdziemy sobie, zjemy, takie celebrowanie urodzin powiedzmy, nie? No. Dobra. Czekamy na jedzenie, zaraz wam pokażę jak to wygląda. No i na końcu ocenimy. Zobaczcie, tutaj jest fajne, zaraz zauważyłem dopiero, zobaczcie, tu jest napisane, że dzisiaj ziemniaki pochodzą z farmy Cheshire. Tutaj, zobaczcie, tam. Fajnie, to fajnie. Chyba się pakują nasze bułki, zaraz pójdę po. Widzisz, tam pakuje gościu. No już, no czekaj, niech numerek powie, bo powie, że jestem głodny i czekam na jedzenie. Nie? Wiesz o co chodzi? No. Fajnie było? Fajny dzień? Superowo, no. Super, nie? No. No, lubię chodzić na takie rzeczy na Londynu, takie fajne, no wiesz, tak widać fajne rzeczy, a nie tylko iść takie, no wiesz. A tutaj zobaczcie, tu jest ten Kuby prezent, który mój ojciec kupił, czekajcie, o. iPhone 15 i zobaczcie jaki ma cover fajny, taki 3D, nie? Tak. Dziecko zadowolone, to i ojciec zadowolony. Dobra, czekamy na jedzenie. I teraz zobaczcie, co mi się podoba w Five Guys, że dają wam porcję frytek w torebce i później wsypują jeszcze całą łychę frytek do torby, widzicie? To jest stan frytki, a ja widziałem, on jeszcze wziął i wsypał tak łychę. To jest moja buła, zaraz wam pokażę. Kuba, pokaż swoją. Kuby buła wygląda, o tak. Dobra jest? No, przepyszna. To gryź? Zobaczcie, mój wygląda tak. Burger, sałata, pomidor, ser i ogórki. Próbuję i wam mówię. Mega. Mamy no. Jedno. Bardzo dobre, mega. Idziemy na stację już. Może on idę. Dobra, słuchajcie, pojedliśmy. Five Guys to Five Guys. Dla mnie ocena 5 na 5. Najadłem się tak, że ledwo chodzę. Kuba nawet nie zjadł swego. Kuba od 1 do 5? 5 na 5. Nie na burger zjadłem, ale za dużo frytek dali. No bo frytek to dali mega dużo. Czyli 5 i 5 Five Guys. Zawsze smakuje tak samo w każdym miejscu na ziemi. Chyba. Dobra, słuchajcie, my już się wracamy. Już jest stacja, zobaczcie, Liverpool Street. Tu jakaś książka, a Hare Krishna. Tu jest Hare Krishna, wiecie, że mój kuzyn jest Hare Krishna. Kiedyś nagram odcinek ze świątyni dla was. Dobra, my się już... Chodź tędy, ja sobie popalę jeszcze. Czyli kochani, dziękuję za obejrzenie. To był taki krótki odcineczek. Namawiam, zostawcie komentarz, łapę i suba, żeby być na bieżąco. My się widzimy w kolejnym odcinku za kilka dni, pewnie w kurierze. No i wracają już nasze odcinki z Kubą, jak smakuje Anglia, bo już wrócił, nie? Tak, ale będzie mniej, to teraz do szkoły chodzę i muszę homework teraz robić. No to będziemy w weekendy chodzić. No. Kochani, zostawcie komentarz. Dziękuję. Cześć. Pa!